Szczęść Boże, siostry i bracia, Simona Patalano i Angela Fabiani, Zaro, Włochy, 26 maja 2021 roku, orędzia Maryi. Simona, drogie dzieci moje, dziękuję, że pospieszyliście na to moje wezwanie. Dzieci, płatki, które na was spadają, to łaski i błogosławieństwa, jakimi Pan was obdarza. Módlcie się, dzieci. Wzmacniajcie swoją wiarę mszą świętą i świętymi sakramentami. Dzieci moje, bardzo umiłowane, módlcie się. Módlcie się za mój ukochany Kościół, by spełniła się na nim wola Pana, a nie człowieka. Dzieci, módlcie się za moich umiłowanych synów, kapłanów, aby Ojciec dotknął ich serc, napełnił ich wszelką łaską i błogosławieństwem, żeby pozwolili, by wzrastał Bóg, a ich własne ja by się umniejszało, żeby byli gotowi w czasie próby, żeby dali się prowadzić przez ogromną miłość Pana, aby byli gotowi. Dzieci moje, tak bardzo umiłowane, módlcie się. Dzieci moje, me serce jest ciągle rozrywane przez ból z powodu tych moich dzieci, które oddalają się od światła, kierując się ku przepaści ciemności i zła. Dzieci, słuchajcie mego głosu, który was przyzywa, który was kocha i was błaga, powróćcie do Ojca. Dzieci moje, gdybyście tylko zrozumiały, jak wielka jest miłość Boga dla każdego z was, Boga, który nie chciał was potępić, ale was zbawić. Boga tak wielkiego, że nie zatrzymał zazdrośnie swojego bóstwa, ale przyjął ludzką naturę, stając się człowiekiem między ludźmi, ostatnim między ostatnimi, oddając własne życie za was, za każdego z was, by móc was zbawić. I wszystko to jedynie z miłości, z niezmiernej miłości, jaką ma dla każdego z was. Daję wam teraz moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do mnie. Angela. Drogie dzieci, dziękuję, że także dziś jesteście tutaj, liczni, w moim błogosławionym lesie, by mnie przyjąć i odpowiedzieć na to moje wezwanie. Dzieci umiłowane, kocham was ogromnie. Dzieci moje, dziś moje serce jest przepełnione radością, że was tu widzę. Dzieci najukochańsze, droga, która prowadzi do pokoju, jest bardzo ciężka i męcząca. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Nie ustawajcie w modlitwie, ale trzymajcie mocno koronkę różańca świętego w swoich rękach i módlcie się. Dzieci, dziś przychodzę tutaj właśnie po to, by obdarzyć was pokojem w tej chwili nieporządku i wielkiej próby. Podczas gdy mama mówiła, jej serce zaczęło mocno bić, a ona potem trwała w ciszy. Pokazała mi swoje serce. Serce zaczęło stawać się światłem, coraz większym, ogromnym światłem,
Z jej serca wychodziły promienie, które powoli rozchodziły się na cały las i na obecnych. Potem mówiła dalej. Dzieci, jakimi dziś was obdarzam? Kocham was i pragnę waszego zbawienia. Proszę was usilnie, dzieci, nie odrzucajcie Bożej miłości. Otwórzcie mi swe serca i pozwólcie mi wejść. Nie bójcie się, lecz pamiętajcie, że mój Syn, Jezus, kocha was wszystkich i wszystkim przebacza. Nie ma grzechu, którego On by nie przebaczył, ale potrzeba waszej skruchy. Dzieci, kiedy czujecie się zmęczeni i osamotnieni, wiedzcie, że jest Jezus, który was oczekuje z otwartymi ramionami. Jezus czeka na was w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Jest tam, milczący i czeka, by wam przebaczyć. Dzieci najukochańsze, także dziś proszę was o tworzenie wieczerników modlitewnych. Uczcie wasze dzieci modlitwę. Proszę was usilnie, słuchajcie mnie. Ja przygotowuję właśnie mój mały ziemski zastęp. Pozwólcie, by jaśniał płomyk waszej wiary. Nie gaście go. Potem pomodliłam się razem z mamą, a następnie poleciłam jej wszystkich tych, którzy polecili się mojej modlitwie. Potem mama pobłogosławiła w szczególny sposób obecnych kapłanów i osoby konsekrowane, a na końcu wszystkich. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia, w imieniu Maryi zachęcamy was do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia oraz postu, najlepiej o chlebie i wodzie w środy i piątki jako przebłaganie za grzechy świata, braci i sióstr i swoje. Do tego ona, nasza mama, nas wszystkich